jednym z zaprzyjaźnionych gospodarstw budowlanych mieliśmy okazję uczestniczyć w testach prototypowego agregatu aplikatora firmy Czajkowski podczas zadawania gnojowicy w połączeniu z uprawą pasową pod siew kukurydzy. Agregat został podczepiony pod wóz asenizacyjny Zunhammer o pojemności 21 tysięcy litrów i ciągnik Deutz Fahr Agrotron 7250 TTV wersja Warrior. Sześciorzędowy agregat pracował na głębokości 30 cm w rozstawie pasów co 75 cm. Prezentowana technologia pozwala na ograniczenie prac uprawowych, w tym wypadku podsiew kukurydzy, do minimum. Zapewnia także dokładną aplikację gnojowicy pod przyszły korzeń rośliny. Należy dodać, że na początku prac z powodu problemów technicznych, braku dostępności sygnału korekcyjnego, zestaw pracował bez wsparcia systemu rolnictwa precyzyjnego. Jednak chcąc dotrzymać terminu wysiewu kukurydzy, prac nie przerwano. W celu zachowania prawidłowych odstępów między przejazdami, gospodarz na szybko zainstalował w swoim ciągniku awaryjny znacznik własnego pomysłu. W kolejne dni zestaw korzystał już z dobrodziejstw systemu rolnictwa precyzyjnego, z zachowaniem dokładności między przejazdami do 2 cm. Prezentowana technologia wymaga odpowiedniej mocy. 250-konny Deutz Fahr z pełną beczką i zagłębionym na 30 cm agregatem poruszał się maksymalnie z prędkością od 4 do 6 km na godzinę. Testowany agregat sprawdził się pod względem dokładności uprawy. Jednak docelowo maszyna wymaga kilku poprawek, m.in. dopracowania systemu rozprowadzania gnojowicy. Przypominamy jednak, że prezentowany aplikator był egzemplarzem prototypowym. Po przejeździe zestawu do aplikacji gnojowicy i uprawy pasowej, do pracy przystąpił zestaw wysiewający kukurydzę. W tym przypadku był to John Deere 6400 z sześciorzędowym siewnikiem punktowym Masio Gaspardo. Podsumowując, mimo kilku problemów technicznych, właściciel odwiedzonego gospodarstwa jest zadowolony z zastosowanej technologii. Uprawa pasowa już była stosowana w tym gospodarstwie, lecz gnojowica była rozlewana osobno samym wozem asenizacyjnym za pomocą aplikatora wężowego. W tym roku zabieg aplikacji nawozem naturalnym został połączony z uprawą pasową. Teraz pozostaje tylko czekać na rezultat zastosowanej technologii. Jesienią kukurydza będzie koszona na sieczkę i zakiszana w rękawach. Więcej relacji prosto z pola oraz najnowsze informacje o maszynach rolniczych dostępne na bieżąco na portalu maszynydlafarmera.pl.